Witajcie wszyscy. Z tej strony ponownie Starkę i w sumie dla mnie po wielu, wielu dniach, dla was po dwóch dniach, widzimy się ponownie w Sekiro. Otóż od ostatniego spotkania minęło wiele, wiele, wiele czasu. W moim wykonaniu, na bieganiu w tej weftę, no, rozumiecie, żeby po prostu odnaleźć tą całą pagodę trzypoziomową, czy co to tam było. Pamiętacie, co to tam było napisane, że tutaj właśnie pominąłem, bo w tej całej kartce znalazłem, czy co to tam było. No, związane z tym wszystkim. Także no. Od naszego ostatniego spotkania długo pobiegałem. Tak jeszcze widzę, że muszę trochę... na OBS-ie przyciszyć dźwięki z gry, bo jednak są dalej trochę za głośne. A nie chcę, żeby było tak jak ostatnio, że są całkowicie zagłuszone bez możliwości poprawy tego wszystkiego. Dobra. No i kontynuując. Więc po prostu od naszego ostatniego spotkania biegałem tutaj tak długo, aż w końcu znalazłem. Oczywiście przejście było mniej oczywiste niż się spodziewałem, ale też bardziej oczywiste niż się spodziewałem. Tak więc no. Zaraz wam pokażę, tylko oczywiście muszę wyeliminować wszelkich oponentów, bo nie chcę potem mnie w plecy strzelali czy coś. Dobra, widzicie, kilka dni przerwy dla mnie. Może by nie było, no teraz po prostu siadłem do ogniska, żeby wam pokazać wszystko. Oryginalnie zazwyczaj jest ogniska, nie, za dużo Dark Soulsów. No do posążku. Normalnie tu nie odnawiałem ich, więc miałem trochę spokojniejsze przejście. No i uwaga, uwaga. Wielka tajemnica wszechświata. Trzeba było iść tutaj. Tak. Tutaj. Ostatnio wpadłem do wody, to był jeden z tych karpi skarbów. Niestety go ubiłem. Poza nagraniem niestety, więc no. Łuska, nic więcej. A dalej już nie lazłem, więc co nas czeka, tego nie wiem. Poza tym, że oczywiście przedmiocik. Kontaktowy. Dobra, dobra, okej. Okay. Na przyszłość będę pamiętał, że jak są jakieś karty z bomb, sam można je niszczyć. Dobra, także no nie wiem, co tak właściwie mam mówić o tym, poza tym, że nareszcie wykazałem się chociaż podstawą inteligencji i spostrzegania czegokolwiek. Co to ma być? Ej, halo, halo gościu, czym ty jesteś? Może mi ktoś powiedzieć, co to jest w ogóle? Gdzie mój olej? I czemu to zawsze mnie trafia dwoma atakami? Dobra, trafiony olejem. Nic to nie daje, i tak ginę. Kto to jest? Nie wiem, dobra. Jeszcze raz. Uniknąć jego ataków. Uniknąć ataków miało być, nie zginąć od razu. No dobra, mamy wyzwanie. Wow, nie spodziewałem się, że tutaj pominam aż takiej, powiedzmy, kąsek, że tak to nazwę. Dobra. Tym razem nawet nie będę się zatrzymywał, po prostu lecimy tam. Muszę jak najszybciej, nie chcę tracić butelek. I w ogóle... tamtej tykwy całej, bo wiem, że to jest tykwa, nie jest to jakaś butelka, tylko... czym była tykwa, to nie pamiętam, chyba jakimś tam roślinnym czymś. No dobra, nie będę tutaj teraz filozofował i zastanawiał się, bo... no nie wiem, najprościej w świecie. Także idziemy jeszcze raz i... mam nadzieję, że tym razem będzie to bardziej fartowna, a nie kolejna śmierć. Chociaż, po prostu, niby mógłbym umierać tak jak teraz, bo widzicie, ciągle dostaję pomoc losu. A z drugiej strony, nagle ta pomoc losu zmieni się w ciągły smoczy mur i będą problemy. Tak, więc jeszcze raz. Olej, 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 olej i potężny wybuch. A. Dobra, wiecie co, nie wiem, czy można kontrować to jego pchnięcie z nogi, więc... Nie wiem, jak z tym walczyć. Tak więc pozwólcie, że trochę tutaj polamię, nawet już wyciszę mikrofona.
Ojej, nie, wiecie co, ja to po prostu biorę, nie. Mamy coś nowego, pióro mglistego kruka. Wiązka piór mglistego kruka. Można je dodać do protezy śnowi, dzięki czemu stanie się jej narzędziem. W lesie usuje na dalekiej północy Aszyny żyje wiele tajemniczych ptaków drapieżnych. Mglisty kruk jest jedynym, którego nikomu nie udało się schwytać. Nawet jeśli zdołasz go chwycić, to i tak umknie, zostawiając po sobie tylko pióra, okej? Okay. No, to pierwsza sprawa. Chyba mam to, po co tu można było przyjść. Druga sprawa. Jem pastylkę. Trzecia sprawa, nie wiem jak to pokonać, więc no. Nawet pastylka mnie nie ocaliła, po prostu kolejna śmierć. Ja tu nie przychodzę. Nie umiem grać w Sekiro, będę musiał naprawdę się pouczyć. Później przyjdę tutaj to wszystko ubić. No ale chyba to, co tutaj było, mam. Wielkie dziecko, super. Kaszlący zdaje się być zgubionym dzieckiem w wielkim ciele. Przydanie tego przedmiotu zmniejsza szansę na pomoc losu i... Zauroczony? Nie wiem, kto to. Kaszlący jest mężczyzną, którego zachwyca piękna melodia. A, okej. Okay. I... Chirurdzy. A, to tamci z lochu. Kaszlący są dwaj zatroskani badacze, którzy mimo tego są niestrudzeni w swojej pracy. Kaszlą jednocześnie. Okej. Okay. Trochę dziwne. I stało się, więc dobra. Pierwsze co to, zaniedbana świątynia i idziemy usunąć mur. A potem, powiedziałbym szczerze, że chyba idziemy do zamku. Wszystkimi takimi trudnościami, no, zajmę się kiedy indziej. Poćwiczę walkę, może, nie wiem, coś, cokolwiek. Trudno mi powiedzieć w ogóle co i jak naprawdę. Oczywiście poza tym, że no... Mamy na szczęście tutaj trochę tej smoszej krwi, no ale to już. Nie wiem co mam robić, nie wiem jakie mam plany. Poza tym, że oczywiście nie pozwolę na smoczy mur. Więc leczymy mur i tyle w temacie. Chociaż chyba nie musiałem kupować, chyba niedawno znalazłem, więc no nie wiem po co to robię. No ale dobra. Zamek w Aszynie. I to było... Cień w górnej wieży, chyba tak. No, ostatnio tutaj dotarliśmy. Nie ulepszyłem narzędzia. No cóż, później się tym zajmiemy. Nasz cel oczywiście to jest... to było tutaj? Nie, to było... Gdzie to było? O, jest. No właśnie. Sabimaru. Jest tutaj po prostu co i jak napisane. No i jest w uśmieniconym miejscu na dole wieży. Więc to jest nasz cel. Zejść na dół wieży. Chodź się tam jakoś dostać, cokolwiek. Ojej. Same coś nowi oponenci. Ale nie wiem szczerze, co mam na ten temat mówić, poza tym, że może być wyzwanie. A jak widzicie, ja ze wyzwaniami sobie nie radzę w tej grze, także no. Miejmy nadzieję, że lokacja jest dużo prostsza niż to, z czym się mierzyłem przed chwilą. Ilość tych oponentów jednak sugeruje, że miało być nawet trudniej. Albo że są oni bardzo prości, tylko jest ich dużo, żeby utrudnić życie. Nie chcemy coś ślepić, czy co? Nie no, spodziewam się większych problemów, powiedzmy, z moim istnieniem. Przy takiej ilości wrogów. A tu proszę. Jeśli jest tak ta lokacja skonstruowana, to ja nie ma przebacz. Tym razem idę na... Właśnie na... Super, teraz musiał mnie zauważyć. Chciałem powiedzieć, że idę na cichego. Nie wiem jak to wyjdzie, ale no. Tyle ile ja już grałem na takiego typowego wojownika, kontry, księcia, pchnięcia, dźgnięcia i w ogóle wszystko. Tak odrobina spokoju, jako ten taki typowy nina, czy ninja. Nie powinienem mówić nina, bo to w sumie to można powiedzieć, że jest trochę patentowane przez kogoś innego, no ale nie o tym teraz. No.
A kontynuując. Super, zauważyli mnie chyba. Jak na razie nie widzę, że byli szczególnym problemem. Ale czuć, że są, powiedzmy, już mocniejsi niż to, z czym się mierzyłem wcześniej, także no. No dobra, niestety problem też może być za mało powiedziane. Oni stanowią właśnie wielki problem. Ale nie ukrywając, w moim odczuciu jest to wyzwanie uczciwe. Da się z nimi walczyć. Tylko trzeba mieć metodę. I muszę wskrzesić się, bo inaczej bym umarł. I widzę, że mam też nie tą technikę, którą chciałem. Chciałem mieć wirujące cięcia. One jednak znacznie ułatwiają całokształt. Nie wiem, jak ja to mam zrobić. Będzie bardzo trudno. Nie, wiecie co, naprawdę nie wiem, jak ja mam sobie z tym poradzić. Ale tutaj to czuję naprawdę już takie zdrowe wyzwanie. Chyba mam rozwiązanie moich wszystkich problemów. Mi na obecny moment. Nazywa się ono ogień, oczywiście. Widzę, że tutaj moim największym przyjacielem będzie pastylka. Także no. Olej zostawiamy, rzecz jasna. I gdzie są pastylki? Kram granulki, no nieważne, wiecie, o co chodzi. Tabletki, pastylki, granulki, u mnie to wszystko to jest to samo. Tak więc... Muzyka bardzo fajna, muszę przyznać. O, złom. Cukierek od Damage'a. Chyba nawet wiem, co będę musiał tutaj używać, także no. To mogę na razie wyrzucić i zamiast tego zarzucę, zobaczę, których cukierków mam najwięcej, to taką technikę bym przyjął. Ten cukierek był... Trudnia wykrycie, dobra. Czyli co najwięcej mam cukierków od składania się. Tak więc... Nawet nie będę teraz ukrywał, że próbuję zrobić coś innego czy coś, nie. Mój cel teraz to będzie się przekraść przez to wszystko, pozostając niewykrytym jak najdłużej. Wyzwanie tu jest spore w walkach. Nie wiem, jak ja sobie poradzę z samym Sekirą, może będę musiał porzucić to na rzecz... Powiedzmy, do szkolenia się. Wiecie co, nie wiem. Nie. Nie wydaje mi się groźna, więc zostawię. Nie będę atakował takich bezbronnych babci. Nie wiem, może okaże się, że ta babcia, no nie wiem, mnie kiedyś zamorduje za to, że ją zostawiłem. Ale dopóki nie mam jednoznacznie przekazu, że muszę... Nie mogę otworzyć tej strony, super. Po prostu muszę się nią zająć, to wolę ją oszczędzić. Nie stawia mi oporu. Nie jest zagrożeniem raczej. Zrozumiecie. No, w sumie też powinienem chyba wspomnieć, że mam dodatkową motywację, żeby tak podejść. Bo ogólnie słyszałem, że jest tam kilka zakończeń w Sekiro. Jak już wspomniałem jednokrotnie, teraz wiem dokładnie, że tam chyba było 5. Nie pamiętam, pamiętam, że z kimś gadałem po prostu i wspominał o tym, i że no, jest jakiś tam system karmy, czy coś w tym stylu, więc tym bardziej nie chcę mordować bezbronnej babci. Dobra. Jak to tutaj wygląda? Standardowy. Są standardowi, czy jest tu jakiś z tych samurajów pseudo? Wiecie co, no nie wiem, ale wolałbym i tak zeskoczyć na tamtego gościa. Jeśli jest taka możliwość, bo jednak wydaje mi się trochę... Tak, samuraj. Jeden z tych tutejszych. Super. Tak więc, no prawdopodobnie mamy zapewnioną sobie śmierć. Więc, no nawet nie będę zwlekał, po prostu... Do posążka.
po butelki. I pora się uczyć walczyć z nowym oponentem. Nie wiem, może powinienem jakoś opanować jakąś technikę, coś, co by mi znacznie ułatwiło życie. Jak mówiłem, ja nie znam Sekiro. A, właśnie, zapomniałem wspomnieć. Też usłyszałem, że muszę być ostrożny z... no, robieniem fabuły. Ponoć, jeśli się za bardzo skupi na wątku głównym, w magiczny sposób przepada szansa na zwiedzanie większości gry, bo wątek będę dosyć szybko do końca doprowadzić. Dobra, teraz może zobaczymy, czy coś, co bym chciał. Jeszcze przeskradanie się. Nieźle, nieźle. Nawet bym chciał. I tutaj mamy coś takiego cennego. To bym w sumie mógł chcieć opanować. Tylko, że potrzebuję tego, a potem... jeden punkt? Ej, jeśli to jest jeden punkt, to ja to biorę. Dobra, wiecie co? Chcę po prostu zobaczyć, jak działa miotacz płomieni z tym wszystkim, bo... no, chyba kiedyś już nawet wspominałem, że... wydawało mi się, że był gdzieś pokazany po prostu miecz w płomieniach, czy coś tego typu. Chciałbym osiągnąć podobny rezultat. Okej. To zaczynamy skradać się. A, to cukierki mnie nie widziałem. To w dosłownym tego słowa znaczeniu i w ogóle. Patrzcie oczywiście za ewentualne hałasy w tle, czy kliknięcia pada, ale no nieuniknione to jest, patrząc na to, w jakich warunkach ja żyję, gdzie się znajduje mój pokój względem całokształtu i w ogóle takie tam inne rzeczy. Dobra. I on próbowałbym naprawdę zostawić. Rozumiecie, ten system karmiczny trochę mnie zastanawia. Może udałoby się tutaj zejść? Chyba zaraz spróbujemy, tylko najpierw chcę... nie wiem, czy to... uniemożliwia wykrycie mnie, czy jak? Szkoda, że nie ma tu gdzieś jakoś pokazanego, ile ten cukierek jeszcze będzie trwał. Znacznie by się to przydało. Ile ich tu jest? Dwóch. Chyba cukierek się skończył, więc... bierzemy kolejnego i próbujemy wyeliminować wszystko z cienia jak najbardziej. Nie wiem, czy... jak mówię, nie wiem, jak do końca działa cukierek, więc nie będę... może go nadużywał. Dobra, da się mnie wykryć dalej. To już tyle przynajmniej wiem. Nie, 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 nie! Nie, żyli cukierka. Uniknął tego. Tak, spokój, opanowanie, kontrolowanie. Trudno jest mi to zrobić w harmidorze bitwowym, ale jak widzicie, spokój, opanowanie, parowanie i wykorzystywanie przewagi i niezobaczalności znacznie upraszcza bitwę. Raczej nie zdążyłem akurat kliknąć. Trochę zepsułem, jak nic. Nie, nie ma przebacz, muszę wstać. I stawić czoła tej dwójce. Bo mnie raczej same by mi tego nie zrobiły. No nie mogę sobie pozwolić na to... jak widzicie, naprawdę ja nie umiem w to grać. Mam jeszcze jakieś cukierki? Mam. Już się jak najdłużej spróbuję wytrzymać bez nich. A, super. No i już początek genialny. Chyba znalazłem na nich technikę. Tak, pozwólcie, że jeszcze trochę to dopracuję. Ale chyba już wiem, co będę musiał robić. Po prostu stać i parować ich ataki. Technika może na jakiegoś jełopa czy coś wręcz, można byłoby to nazwać, ale skuteczna, jeśli się nauczy ich ataków.
No dobra. Tylko jeszcze trzeba zauważać, kiedy oni robią pchnięcia, kiedy jakieś inne ataki. Tak, jak nic. Jeśli się dobrze wyczuję oponenta, to ja mogę tutaj samymi odporowaniami prawie go unicestwić. Tylko, jak mówię, muszę wyczuć. A niestety z tym jest u mnie trochę problemów. Więc... No nie mogę już z posążka korzystać za dużo wrogów. O, coś tu ominęłem. Chyba, że nie zauważyłem tego ostatnio. I... Nasiono tykwy. Co nie, no tak na czyste parowanie też nie umiem grać. Na pewno chowam tabletki. Mam poziom? Nie, nie mam poziomu. A szkoda. Chciałem pozioma, tak właściwie nie poziomu. No ale wiecie, poziomu chyba był prawdowy, ale ja mówię pozioma i tyle. Dobra, nie będę już się rozwodził może nad tymi kwestiami, tylko... Próbujmy go pokonać. Znowu nie zauważam, że robi pchnięcie. Więc no, bezstatnie to może nie było. Nawet starty są olbrzymie, no ale nie mogę sobie pozwolić na w nieskończoność powtarzanie jednego oponenta. Tak więc... Dobra. Nie wiem, co tam będę omijał, może lepiej pójdę już tutaj. Widzę tą belkę, to warto było wykorzystać możliwość zmiany trochę pozycji. Sprawdzę tu jakiegoś... Okej... Nie wiem, jak to się skończy. Zobaczmy, czy mogę. Czemu właśnie sobie w ten sposób... uczynił... wielkiego skróta? Tak. Dzisiaj jakiś dzień parowania, czy coś u mnie normalnie. Nie mówię, że mi to dobrze wychodzi. Jak mówiłem, ja nigdy nie gram dobrze w Sekiro. Chyba nie zacznę grać. Wątroba węgorza, dobra było. I jakaś kolejna znajdźka. Czemu ja tego wcześniej nie zrobiłem? Pewnie tam u góry będzie jakieś fabuła. Mamy Sabimaru. Pradawny krótki miecz, kodaciu i ostrz pokrytym niebieską rdzą. Można dodać go do protezy Shinobi, dzięki czemu stanie się jej narzędziem. Kuty przez klan Ashiny do walki z nieludzkim złem, które niechało tę ziemię w dawno zapomnianych czasach. Ponoć to właśnie niebieska rdza pomogła przegnać duchy. Cukierek, jakieś gonka czy coś, nawet nie sprawdzałem nazwy. Konkretnie wiem, że to ten tylko od łowców Shinobi. I mamy jedno z dwóch przejść, nad którymi się zastanawiałem, jak otworzyć. Tak. Tak więc, no to miejsce już znamy. Ale mnie interesuje wnętrze tego czegoś, co się nazywa zamkiem. Nie spodziewałem się, że tak łatwo będzie mi... tak łatwo przyjdzie mi znalezienie Sabimaru. Czy jak to się nazywało? Chyba Sabimaru. Nie mówcie mi, że kolejny skrót otworzyłem. Że właściwie kolejne przejście, bo tak nie do końca to jest skrót. A! Ja się tak głowiłem, jak tutaj wejść, jak to otworzyć, a teraz proszę. Mamy jeden odcinek. Niespełna, a już tak dużo. Dobra, kontynuując. Dzisiejszy odcinek będzie może trochę dłuższy, tam spróbuję go... A. Czyli, że jak tam zlazłem, to już nie wlezę. Rozumiem. Ach, chciałem jeszcze trochę dłuższy zrobić, no ale niech będzie, że... No, zrobię nawet dwa dzisiaj, ze względu na to, że... Dobra, rekompensaty za moje... nieogarnianie życia i wszystkiego. Wow. Dwie nowe rzeczy. Tak więc zaczynamy oczywiście od tykwy. Potem lecimy po nowe narzędzia. Tak. I'm glad you've come, Master Wolf. Nasiono, tak. Mamy 6. Czy tam nawet więcej, nie wiem. Dobra, nic nowego. Goodbye. No i do naszego kolegi. You need
Zamontuj nowe narzędzie. Najpierw mglisty kruk. Narzędzie, protezy z wmontowanym piórem mglistego kruka. Użycie wymaga symboli ducha, czyli standardowo. Zniknij jak mgła i oddal się. Jeśli wróg zaatakuje po przybranym przez ciebie postawy mgły. O! Kiedy już myślisz, że go masz, zostają po nim tylko pióra. To znak dawnego mglistego kruka. Stawiam mgły. W przypadku zaatakowania cię w tej postawie natychmiast skieruj w wybraną stronę. Aha. Dobra. Wiecie co, nawet dzisiaj sprawdzimy jeszcze. Tylko miałem zamontować oczywiście i... Narzędzie protezy wykorzystujące klingę Sabimaru pozwala zdawać szybkie serie ataków z użyciem Sabimaru i miecza. Szkoda, że miecza, a nie jakiegoś tam konkretnie powiedzmy tytuł tego mojego. Nie pamiętam jak on się nazywał już, ale okej. Użycie wymaga symboli ducha standard. Trująca błękitna rdza na ostrzu Sabimaru wywołuje stan anormalne otrucie. Błękitna rdza tej starożytnej broni służyła do przepędzenia nieludzkich wojowników z kranu okami. Podobnie wciąż jest skuteczna przeciwko im potomkom, okej. O! Super duże dźganie. Bierę. Dobra, tak więc. Na razie wymienimy. Niech będzie. Wezmę sobie Maru tutaj, a tutaj wezmę tego mglistego kruka. Do pierwszego takiego jakiegoś. Do pierwszej lokacji, w której są wrogowie. Oczywiście. Mglisty kruk? Mamy piórko. No, dobra. Idziemy do pierwszej lokacji, w której mogę znaleźć jakichś wrogów i testujemy, po czym kończymy odcinek. Bo jednak już prawie pół godziny, a... Jeśli znowu będzie więcej, to... Tak, to chyba będzie szybciej. To będę 2 godziny wrzucał. No i będzie problem. Ale... Wiecie co, napiszcie na pewno jakieś prawdy odnośnie... Tego, co robię źle w walce. Nie używaj ognia, czy tam więcej podpalania wrogów. Tylko prawdziwe porady, bo chciałem po prostu wiedzieć, co muszę zrobić, żeby lepiej sobie radzić, okej? Okay? Co to było? Aha! I to coś tak działa. Czy samo sobie użycie używa? Nie. Dobra, czyli to teleportacja używa. Już tutaj fajne techniki bardzo z użyciem tego czegoś. Prawda, to jest początkujący wróg, więc... I widzę, że niektórych to może być naprawdę skuteczne. Dobra, teraz bierzemy to, co chciałem. Mieczyk. O! To ja rozumiem, tak fajnie budowane w tą rączkę, nie tak standardowe po prostu na sadzie, bo musi wystawać z ręki. I teraz zobaczymy. No, ja chciałbym tutaj zobaczyć sobie tą serię ataków, a nie musieć się mierzyć z tym, że co chwilę do mnie strzelają i przez co nie mogę nic zobaczyć. No ale dobra. Dobra, czyli że naprawdę można jakoś tam walczyć tym. Fajne. Tylko ciekawe, czy można używać bez symbolu ducha. Nie, czyli chciałem symbol ducha. No szkoda. Chciałem, że to jest na zasadzie, tylko nie zatruwa, jeśli masz symbol ducha, ale zawsze można użyć. Nie, ale tak czy jak, fajnie. Mam chyba nową technikę walki, dosyć skuteczną. I nie ma jeszcze punktu. Dobra. Tak więc ja już tu nawet odpoczywam i dziękuję wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że mimo mojego nieogarniania odcinek był dosyć miły. Oczywiście pomiędzy tym a następnym postaram się trochę poćwiczyć walkę i w ogóle. Może okaże się, że będę jakimś mistrzem wszechświata czy coś, nie wiem. Może będę tak samo lamił jak zwykle. No ale mi się podoba, więc do zobaczenia już w następnych odcinkach. Tym razem na ekranie tego wszystkiego. No więc hej.